Ciąża to ważny czas dla kobiety i jej organizmu. W dobie powszechnego dostępu do informacji można sądzić, że wiemy praktycznie wszystko na temat tego błogosławionego stanu i tego, jak należy o siebie dbać. Postanowiliśmy jednak sprawdzić, czy Polki w rzeczywistości mają wiedzę na temat tego, jak należy się odżywiać i jaką aktywność fizyczną uprawiać w czasie ciąży. Czy myśli Pani, że żywienie ma duży wpływ na zdrowie Pani dziecka? Myślę, że ma wpływ, jak najbardziej, oczywiście. No, na pewno kobieta w ciąży nie może sobie pozwolić na to, żeby się zapijać kolą i zajadać hamburgerami. Natomiast ja myślę, że w pierwszej kolejności to musi podążać za tym, na co ona ma w tej chwili ochotę. Z pewnością ma. No, należy na pewno jeść świeże składniki, zielone, zdrowe. Czy kobieta w czasie ciąży może jeść wszystko, na co ma ochotę? No raczej tak, w okresie ciąży tak, bo potem ewentualnie jak już dzidziuś przyjdzie na świat, to wtedy są ograniczenia, ale w czasie ciąży jak najbardziej. Powinno się jeść wszystko, żeby później nie dochodziło do jakichś tam różnych uczuleń, jak to na przykład po porodzie, tak? Nie będę jadła czekolady, a później się okazuje, że dziecko ma uczulenie. Myślę, że tak, że powinna jeść wszystko, póki może, bo później niestety już nie będzie takiej możliwości. Czy w każdym trymestrze ciąży kobieta powinna jeść tyle samo? Im bardziej zaawansowana ciąża, tym powinna wzrastać ta dieta, ale chyba o 350 kalorii. To chyba zależy od apetytu, tak? Myślę, że no racjonalnie, tak? Wszystko, żeby się nie przeżerać. Ojej, trudne pytanie. No pewnie na to, no, ile ma ochotę. 3 posiłki główne powinny być i na pewno 2 pomiędzy nimi. Tak. Myślę, że nie trzeba też czekać, aż nie wiem, ktoś zjadł 5 posiłków dziennie i jest głodny i do następnego dnia, tylko jak najbardziej jemy kolejny posiłek. Czy kobieta w ciąży może uprawiać aktywność fizyczną? Tak. Tak, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, że nie jest to zagrożona jakaś ciąża, nie ma jakichś problemów, to oczywiście, że tak. W sumie chyba jak najbardziej jest wskazana, wiadomo, bo i krążenie jest lepsze i też jeśli chodzi o kwestię przybierania na masie ciała, no to też jest mniejsza zdecydowanie, no a przede wszystkim jest dobre dotlenienie. Czy zbyt duży przyrost masy ciała w czasie ciąży może być szkodliwy dla dziecka? Nie mam takiej informacji. Ja myślę, żaden w ogóle, nie słyszałam nigdy od żadnego lekarza, żeby to było jakieś bardzo szkodliwe. Wydaje mi się, że to chyba potem robi się jakiś tam z tego problem, bo wtedy kobiety bardzo dużo przybywają na wadze, no i wtedy wiadomo, chciałoby się wrócić do tej wagi sprzed ciąży, a różnie to z tymi możliwościami jest. Pewnie coś wpływa na dziecko. Ale nie wiem, czy aż tak bardzo szkodliwy i ile tych kilogramów, bo to też zależy od wagi ciała kobiety. Czego kobieta w ciąży nie powinna jeść? Powiem szczerze, nie mam pojęcia. No pić to wiadomo, że alkoholu nie wolno, tak? Ale jeżeli chodzi o kwestię samego jedzenia w sobie, to szczerze powiedziawszy nie wiem. Jakoś tak mi się nie rzuciło nic. Może cytrusy, bo bardzo często mówią o cytrusach, z racji tego, że one są, wiadomo, tam więcej pryskane, jakieś tego typu rzeczy. Ale tak to nie, ja jakoś się tak nie spotkam, ja generalnie jem wszystko. To ja może tak z autopsji. Przy mojej trzeciej ciąży jadłam takie paluszki ziemniaczane, po prostu milimetr na milimetr takiej wielkości, minimalne. Maczałam je w sosie tabasco. Tak, i po prostu, i to była taka chyba ściema, za przeproszeniem, dla mnie, że ja coś tam oprócz tego tabasco mam jednak w ręku, a jakbym mogła, to bym łyżkami zajadała się tym tabasco. Ile przeciętnie kilogramów może przytyć kobieta w ciąży? Książkowo czytałam, że do 12. Od 10 do 17 chyba? Od 6 do 20 chyba. No wskazane jest tak do 11. Od około 14-16 kilo. Jakie składniki diety są ważne dla kobiety w ciąży? No to na pewno mięso, ryby, warzywa, owoce, nabiał. Powinna jeść to, co zawiera dużo witamin, błonnika, jeśli chodzi o kwestie trawienia. Co jeszcze? O matko. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Do trzeciego tygodnia, znaczy miesiąca, przepraszam, ciąży na pewno kwas foliowy. I no nie wiem, no wszystkie witaminki, tak? No, które się w danej, jeżeli się zajdzie w ciąży latem, to wszystko to, co jest akurat dostępne latem, tak? Zimą to wszystko to, co można dostać w sklepach zimą. Jakich ćwiczeń nie powinna wykonywać kobieta w ciąży?
zbyt wysiłkowych. No jakieś tam, jeżeli jest, nie wiem, sztangistką na przykład, no to już wiadomo, czy też jeżeli chodzi o biegi, czy jazda rowerem, no to też tak do pewnego stopnia. Myślę, że na pewno jakieś tam ćwiczenia, które polegają na bardzo dużym jakimś wysiłku fizycznym, ale nie potrafię wymienić, jakie te ćwiczenia. Czy kobieta w ciąży powinna jeść ryby? Na pewno nie paluszki, bo wiadomo, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że ryby jak najbardziej, tam jakieś łososie, jakieś tam ze sprawdzonych źródeł jak najbardziej. Łosoś nie jest zalecany, wędzony szczególnie, ale tak ogólnie to tak. Jakie są trzy warzywa lub owoce bogate w kwas foliowy? Pewnie musiałam, no teraz mam zagadkę, pewnie będę miała o czym myśleć w ciągu dnia. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Jaka witamina sprzyja wchłanianiu żelaza? Wchłanianie żelaza. Nie pamiętam, wiedziałam, nie pamiętam, kurczę. Nie wiem. Nie pamiętam, chyba B. Jakie mięśnie powinna ćwiczyć kobieta w ciąży? Mięśnie kegla przede wszystkim. No ostatnio czytałam, że mięśnie kegla. Ale nie myślę, że każde. Mięśnie, no na pewno nogi i ręce, tak? Tutaj to jej się najbardziej przyda. Jak wynika z przeprowadzonej przez nas sondy, wiedza Polek na temat zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w czasie ciąży jest daleko od ideału. Wątpliwości, które towarzyszą przyszłym mamom, to poważny problem, który może mieć ogromny wpływ na ich zdrowie i zdrowie ich pociech. Mimo ogólnodostępnej wiedzy konieczna staje się konsekwentna i systematyczna edukacja, bo ciąża to wyjątkowy czas, w którym warto w sposób szczególny zadbać o zdrowie swoje i dziecka.